Siemanko, ja jestem Arek 214, to jest po raz pierwszy odcinek z gry Forza Motorsport 5. To jest Forza Motorsport 5 i właśnie chcę wam powiedzieć tyle. Jeśli widzicie trochę łapek w górę, zostawcie suba plus dzwoneczkiem i łapkę pod tym filmem, to będzie więcej odcinków Forzy i innych gier. Będzie super, po prostu świetnie, jak zawsze. Camaro jedziemy dzisiaj. Z akuratem Camaro właśnie jedziemy i właśnie mi się podoba jedno. Że podoba mi się to, że ta gra akurat, wydaje mi się, że tak ma lepszą grafikę niż akurat niż Forza Horizon. Jak wy oceniacie tę grafikę? Jest lepsza czy gorsza? Dajcie mi znać w komentarzach. Słuchajcie, właśnie Camaro w roku 2012, a ta gra, moi drodzy, powstała w 2014, mi się wydaje. Komu się z was tak wydaje? Kto w ogóle grał w tę grę, też dajcie znać w komentarzach. I akurat poza tym to jest bardzo fajne, dlatego że tu się driftuje i pojeździ. Bo uderzyłem w te pieprzone opony. Kurde, jak ja tego nie znoszę, to jest na maksa gówniane, nie znoszę tego. Jeszcze teraz daję im gazu. Bardzo szybko jadę. Właśnie jedziemy ponad 50 jakoś. Akurat fajnie. I szybciej, Camaro, pokaż co potrafisz. Właśnie kto oglądał Transformer, nie umiem tego powiedzieć, ale na jednym filmie był ten samochód Chevrolet Camaro. Teraz szybciutko, szybko, szybciutko. Camaro, szybciej jedź. Obijało jak nam, nam jak najszybciej tam jest. Akurat się jedzie, dlatego że w tej grze dużo aut jest w tej grze, trochę zablokowanych jest za płotną klasę. Lepsze jest to, że w Fordzie Horizon te auta są akurat odblokowane.
Tak, ale że ziewam, ale jest już późno i jest noc. Amaro. Drifta akurat teraz niezłego zrobiłem. Muszę to akurat przyznać, że drifta złego nie zrobiłem, ale bardzo fajnego drifta zrobiłem. Chcę zapowiedzieć kolejny odcinek, że... na kanale się pojawi World of Tanks i to jest akurat fajne, ta gra World of Tanks, dlatego że jest statkiem i strzela tam za samoloty i lata się. Dobra, wygraliśmy, boom, boom. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapki w górę, komentarze, subskrybujcie kanał.